Czy na Wydziale Architektury są kierunki specjalizacji, np. sakralna, drogi, osiedla i tym podobne? No więc formalnie nie ma. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magister inżynier architekt. Proszę zwrócić uwagę, że kierunek nazywa się architektura i urbanistyka. Sugeruje już sama nazwa, że to są jakieś odrębne dziedziny. Rzeczywiście są odrębne. W praktyce otrzymuje się tytuł zawodowy architekt, magister inżynier architekt. Tak on brzmi, tak to jest wpisane na dyplomie. Nie pisze, nie ma tam słowa urbanista. Natomiast jeszcze dodatkowo architekt zajmuje się bardzo często projektowaniem wnętrz. O tym również nie ma tutaj ani w nazwie kierunku, ani w tytule zawodowym, ani słowa. Są ślady po tym w programie nauczania. No więc tu jest troszeczkę inaczej w wypadku architektów niż na przykład w medycynie, gdzie są, rzeczywiście jest bardzo wąska specjalizacja, jest ona w zasadzie już formalna i tutaj nie ma tej specjalizacji na architekturze, nie jest ona przeprowadzona formalnie. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, większość budynków, jakie powstają, to są budynki mieszkalne, jednorodzinne, wielorodzinne i to jest większość pracy, jaką wykonują architekci, więc być może ta specjalizacja na tym etapie zamykająca już powiedzmy jakąś drogę kariery teoretycznie nie jest potrzebna. W praktyce wygląda to w ten sposób, że jest architektura dziedziną wiedzy bardzo rozległą, jest tej wiedzy mnóstwo i w wypadku bardziej skomplikowanych, specjalistycznych projektów ta wiedza rzeczywiście robi się bardzo szczegółowa, bardzo unikalna i takie specjalizacje rzeczywiście występują, przy czym nie są one formalne. Taka specjalizacja zaczyna się już w trakcie studiów, to znaczy student obiera sobie jakiś tryb, ma do wyboru jakąś pulę przedmiotów i część z tych przedmiotów to są projekty obieralne, seminaria kierunkowe i w ramach tego już tak naprawdę można spróbować wszystkiego po trochu, a można iść w jakąś specjalizację. Wygląda ona właściwie ta specjalizacja w architekturze wygląda mniej więcej w ten sposób, że pierwszą dziedziną są wnętrza, drugą dziedziną jest budownictwo mieszkalne, jednorodzinne, wielorodzinne. Oprócz tego odrębną gałęzią jest architektura przemysłowa, budynki użyteczności publicznej, na przykład szkoły, biura, centra handlowe, obiekty sportowe, obiekty zabytkowe, wszelkiego rodzaju sale widowiskowe. Odrębną dziedziną w ramach architektury przemysłowej jest na przykład projektowanie obiektów dla wsi. Odrębną dziedziną jest również urbanistyka. Tak więc ta specjalizacja się zaczyna na studiach. Później można tą specjalizację w jakimś sensie kontynuować poprzez wybór pracy i później już w pracy istnieje coś takiego jak prawo serii, to znaczy jeżeli pracownia wykona jakiś obiekt, na przykład centrum handlowe, no to oczywiście o wiele łatwiej będzie uzyskać podobne tego typu zlecenie i oczywiście kolejne zlecenie z danego tematu o wiele łatwiej będzie wykonać, ponieważ już jakąś wiedzę z poprzedniego, jaką się uzyskało opracowując poprzedni projekt, będzie można wykorzystać. Ja tu na koniec jeszcze, jeżeli już mowa o specjalizacji, pokażę coś takiego, tutaj książkę opracowaną przez Ernsta Neuferta, podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Z założenia ta książka miała być podręcznikiem, czyli taką właśnie książką, która jest pod ręką i w razie potrzeby, w zależności od dziedziny, można byłoby w tej książce jakieś informacje znaleźć.
No więc założenie było dobre, pomysł jest niemiecki, Niemcy solidni, uchodzący, prawda, za fachowców, inżynierów i za ludzi, którzy cenią sobie porządek, więc nie dziwne, że podjęto tam właśnie, narodziła się idea opracowania takiej książki, która zawierałaby w sobie, byłby to rodzaj ściągawki, w której byłoby wszystko, przy czym w praktyce zadanie okazało się niewykonalne, ponieważ ta wiedza okazała się zbyt rozległa, żeby wszystkie informacje można było w jednej książce zmieścić, a w dodatku te informacje mimo wszystko bardzo szybko się zmieniają. Świat pędzi do przodu i wszystko niestety, te informacje, zwłaszcza drukowane, bardzo szybko się dezaktualizują.